I need to hide. Now or never. Hej, witam was serdecznie w trzecim odcinku. I tak sobie analizowałem to, co jest tutaj właśnie pokazane i z tego, co wydaje mi się, to właśnie to takie kółko w kółku, to będzie oznaczać po prostu, że będę miał ograniczoną ilość ruchów na tych poziomach. Natomiast takie pełne kółka to będzie po prostu standardowa rozgrywka, jak to było na poziomach 1-3. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc jako, że ograniczona ilość ruchów była dla mnie ciekawsza, to po prostu pójdę sobie w poziom 9-2. Okej, jako, że też jest troszeczkę mało tych ruchów, to jednak wydaje mi się, że to będzie właśnie taka kombinacja, czyli lecimy tak. I teraz po prostu obrócę to w tej osi. No tutaj też przynajmniej jakoś nie trzeba się mega śpieszyć, więc jest to dla mnie ciekawszy poziom. Okej, drugi załatwiony. Zostały jeszcze dwa. A to raczej powinno być dosyć proste. Okej. Wystarczy obrócić tak, potem wokół własnej osi. I kolejny poziom zrobiony. Właśnie, do tego jakby już nie mogę wrócić, więc tutaj właśnie musiałem sobie wybrać jedną ze ścieżek, aż dojdę do poziomu 13, a potem już po kolei mogę każdy robić. Brak dodatkowych ruchów. Poziom 10-2. Okej. No, tu będzie aż 6 różnych figur do ułożenia, więc pewnie później troszeczkę się to bardziej skomplikuje. Okej. O, takim kątem weszło. Chociaż chciałem to centralnie bokiem ustawić. Okej. Dobra, to już wiem jak. Teraz po prostu trzeba całość znaleźć. To będzie raczej ten oto sposób. Taki zwykły prostokąt trzeba było po prostu odnaleźć. Okej, już widzę, jak to trzeba obrócić. Okej, tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale już właśnie widzę kształt, który trzeba pasować, który udało się pasować idealnie. Poziom zaliczony, dodatkowe punkty z niewykorzystanych, jakby tych wspomagaczy, osiągnięte. I poziom 11-2. Czas zacząć. Okej, mógłbym to tym bokiem umieścić. Czyli
czyli obrócę to właśnie w takiej kombinacji. Okej, pewnie jakoś trzeba będzie to zmyślnie obrócić. Dokładnie. 3 z 8. No to powinno raczej w każdej konfiguracji wchodzić, aby tylko ustawić pod odpowiednim kątem. Tak jak sobie właśnie gram w tą grę i słucham, to czasami dźwięki przypominały mi te, jakie były w starszych teleturniejach, jak już czas zbliżał się ku końcowi. Taki po prostu wyczuwalny czas oczekiwania na to, że halo, podejmij decyzję, bo nie masz zbyt dużo czasu. Drogą ciekawe, do jakiej perfekcji trzeba by tutaj dojść, aby układać te klocki przy próbie osiągnięcia jak największej liczby punktów. Okej. No tutaj takie 20-30% wykorzystanych. 1211 punktów. Okej, poziom jakiś tutaj kameleon. Tutaj też go nie ma. Są jakieś wskazówki? Hakowanie serwera. Okej. Okej, to będzie chyba ten kształt. Czyli obróciłbym ten oto sposób, a potem według własnej osi. Muszę po prostu do końca tutaj dojść. Ok, zrobimy to w taki właśnie sposób. Przynajmniej na pocieszenie ten czas nie leci jakoś strasznie szybko. Czy to będzie pasować? Chyba będzie. Okej. Kolejny poziom zrobiony. Nie chciałem tego przestawiać. Chciałem po prostu zrobić taki wgląd. Ale przynajmniej już teraz wiem, jak to ustawić. Tak nie, tak nie. Okej. To już złapałem, jak to ma wyglądać. Dobra, bez pośpiechu. Jeszcze miałem trochę możliwości wykonania ruchu, więc bez paniki. Okej, to powinno być proste, bo to wystarczy. Tylko leciutko przestawić.
Tak, nie. Chyba tak. Musiałbym to jakoś przestawić. Okej. Udało się. Tam niewiele zostało, ale jakimś cudem się udało. Okej. Jeszcze chyba tylko dwie figury. I nasz kameleon będzie ułożony. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to jakiś kameleon, na pewno jakiś gad. Okej, krzyżyk jest. Czyli ustawmy go tak, a potem wokół własnej osi. No i pięknie. Poziom 12.2 zaliczony, czekaj. Stare zapisy zawierają jego wspomnienia z czasu studiów. On i jego znajomi marzyli o stworzeniu sztucznej inteligencji. Zatem wszystko zaczęło się na jego... Co tam? A. Okej, no osiągali tutaj ludzie prawie 5000, no mi się udało prawie 3, więc... Szacunek. Poziom 13 dostępny. Tak więc myślę, że 13 i 14 zrobię, a później od 15 po prostu będzie w następnym odcinku. Tutaj 5 elementów. I czas coraz bardziej doskwiera. Okej, wiem jak. W ten sposób, a później wokół własnej osi. Okej, to nie będzie trudne. Dobra. Niewiele zostało, ale udało się dopasować. No to poszło akurat bardzo sprawnie. Okej, obrócę to tak, a potem... Wow. Dobra, muszę troszeczkę tutaj sobie pomóc wspomagaczem, ale mimo wszystko udało się. No i poziom 14. Ostatni w tym odcinku. Okej, płaska i tutaj wystaje takie jedno, więc to musi być to. Dwoma klockami wystającymi, więc zakładam, że to jest to. A może skorzystam sobie tutaj z eliminacji? Czemu by nie? Okej, przypomina mi to tą figurę. Także prawidłowo. No i ostatnia. No takie trochę F,
więc na pierwszy rzut oka przypomina mi to... to. No i prawidłowo. Okej, moi drodzy. Tak jak mówiłem, na tym 14 poziomie po prostu skończę w tym miejscu. I widzimy się już w następnym odcinku, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem. Hej, hej. This world has been ruled by the internet for a long time. Corporations manipulate people's minds. Only a few people continue to struggle.